Witajcie w kolejnym odcinku Średnicy. Dziś opowiem Wam, jakie zmiany czekają pasażerów w związku z otwarciem podmiejskiej części linii średnicowej na Zachodnim. W tym odcinku pominę zmiany dotyczące korekty rozkładów jazdy, która dotyczy całej Polski. Zapraszam do oglądania. Pierwszą zmianą będzie z pewnością wydłużenie do stałej relacji pociągów WKD. Pociągi WKD pojadą po jednym torze na linii średnicowej do stacji Warszawa-Śródmieście WKD. Przechodzimy do kolejnych zmian, a konkretnie do zmian peronowych. Ale zanim, wspomnę, jakie perony służą do obsługi jakich połączeń, aby sprawa wydawała się łatwiejsza do zrozumienia osobom, które są mniej w temacie. Peron pierwszy to oczywiście peron WKD. Peron drugi, trzeci to perony dla kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej, czyli perony podmiejskie. Dalej do peronu ósmego to są perony dalekobieżne, z możliwością wjazdu z niektórych na stację Warszawa Główna, a jeden z torów w peronie numer 8 jest ślepy. Peron 9 to oddalony od całej stacji peron na linii obwodowej. Z niego można dojechać na przykład na Warszawę Gdańską. Wyjaśniłem jak umiałem, więc powróćmy do zmian peronowych. Z powodu budowy peronów 2 i 3, peron dalekobieżny numer 4 stał się na chwilę peronem podmiejskim jako zastępstwo za drugi i trzeci. Podobna sytuacja występuje w kwestii peronu 5. Dzięki oddaniu peronów podmiejskich, pociągi podmiejskie zwolnią perony dla pociągów dalekobieżnych, a same nie będą musiały się ściskać z dalekobieżnymi, dzięki czemu przez średnicę pojedzie więcej pociągów podmiejskich, jak i Intercity. Jednak zmiany peronowe nie dotkną pociągów podmiejskich jadących na główną, gdyż z tego co wiem nie ma możliwości wjazdu na główny z peronów podmiejskich. Na perony podmiejskie również nie wrócą, a w sumie to nigdy ich tam nie było, pociągi podmiejskie takie jak na przykład RL, które jako pociąg przyspieszony jedzie przez centralny. Za to mniej pociągów pojedzie przez peron 9, gdyż niektóre połączenia zostają przekierowane z Warszawy Gdańskiej na Średnicę. To już na tyle ze zmian, o których mi wiadomo. Jeżeli o czymś zapomniałem, albo się pomyliłem, to zachęcam do skomentowania, a ja taki komentarz przypnę w ramach uzupełnienia odcinka. Dzięki za uwagę.